sytuacja Bigos z Kacprem, Pryciot, prawej, Denti od lewej, Mateusz Kołodziej, Daniel Barzyński, Szymon Sobieraj, Cieżu, Joel i Kozi. To jest na pierwsze 45 minut. Słuchajcie, co jest bardzo istotne w tym ustawieniu. Wiadomo, tak gonimy, całym zespołem. Próbujemy, trzech gości zostaje wyżej, napastników, trzech środkowych pomocników, jakby asekuruje tutaj przestrzeń w środku boiska. Bardzo ważna sytuacja, wy Kacper, jako obrońcy musicie dyrygować na tyle, żeby zawężać pole gry. Szerzej, chłopaki, zobaczcie, ile macie placu. Zobaczcie, jak to wygląda. Szerzej, o to chodzi, super. Dobra, stop. Teraz liczy się czas, jak szybko wyprzedzić ten wynikowy. Im zrobisz szybciej, tym przeciwnik się nie zorganizuje. Patrz raz, jak wyprzedzasz, nawet jak masz bliżej czasem, piłę, zmieniamy, to nawet możesz się tego zbędzić. Nie przeskakasz, żeby jeszcze skrócić czas. Wtedy jest okazja do tego, żeby tamten zespół się przeorganizuje na tą stronę, pomija ten czas. My musimy to jak najszybciej przejąć tę piłkę i częściej to robić. Częściej. Trener Mariusz Sztobryn po sparingu z rezerwami Wisły Puławy. Chyba w dobrym humorze, bo wysoka wygrana, 9-0. Żadnej bramki straconej, 9 strzelonych. Ale muszę, nie wiem, czy jesteśmy dzisiaj optymistami, hura optymistami, czy choć stąpamy twardo po ziemi. Czy klasa rywala dała trenerowi jakieś odpowiedzi na to, co tej drużynie może się przydać, jakie mamy bolączki, czy jednak rywal nie postawił tej poprzeczki tak wysoko, żeby coś dzisiaj wiedzieć więcej o naszej drużynie. Znaczy humor, to jest kolejny mecz towarzyski, mecz sparingowy, w którym sobie sprawdzamy zawodników na różnych pozycjach, w którym sprawdzamy sobie ustawienia różne. Co do przeciwnika, to nie chcę się wypowiadać, zagrał dla mnie typową juniorską piłkę, niezłą technicznie, nieźle ułożeni taktycznie, natomiast brak takiej męskiej walki, agresji spowodował, że wynik jest na tyle wysoki. Natomiast ja zawsze powtarzam, że nawet z bardzo słabymi przeciwnikami trzeba mieć tą umiejętność, żeby strzelać bramki, żeby stwarzać dużo sytuacji, żeby te mecze wygrywać, żeby nie jest łatwo strzelić 5, 6, 7 bramek w spotkaniu. Z kimkolwiek by się nie grało, dlatego plus dla nas za liczbę sytuacji stworzonych, plus za to, że przetestowaliśmy sobie dwa kolejne jakieś tam ustawienia, plus za to, że wyglądaliśmy nieźle motorycznie. Natomiast na tych aspektach się w tym momencie skupiam. Do ligi zostały jeszcze 2 tygodnie. Jakby wyniki gier sparingowych są dla mnie w ogóle niezłe. Trenerze, ktoś z zewnątrz, bazując tylko na wynikach sparingu, na pewno będzie strasznie Proch pompował. Proch wygrywa wysoko, wygrywa mecz za meczem. Sparinga wygląda naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o wyniki. Chyba też będzie ważna rola, żeby przed ligą trochę to przyciszyć, trochę to na ziemię spuścić, bo jednak liga, sparingi, dwie kompletnie różne sprawy. To też będzie ważne zadanie. Znaczy dla mnie jest bardzo ważne to, że my w tych sparingach naprawdę gramy w różnych ustawieniach. Różni piłkarze grają na innych pozycjach, dużo testowanych, co absolutnie nie wpływa
dobrze na, jakby na naszą grę i tutaj jeżeli chodzi o jakość naszej gry, to jestem pewien, że gdy zacznie się już ta liga, gdy będziemy grali jednym ustawieniem, gdy będziemy, wszystko będzie poukładane, to będzie nas stać na dużo lepszą grę niż to, co prezentujemy z sparinga, dlatego jestem spokojny, bo to wyniki wynikami, cieszymy się z tego, że mimo tych naszych, mówię, różnych tutaj sytuacji, to że i tak sobie radzimy, mimo tego, że piłkarze mają utrudnione zadanie w tych sparingach, bo mają dodatkowo kilka zadań, mają różne cele, to nie dość, że je realizują, to jeszcze sobie radzą z przeciwnikiem i z wynikami, więc gdy to wszystko przyjdzie liga, gdy to wszystko sobie poskładamy, to uważam, że będziemy grali jeszcze lepiej i będziemy wyglądali po prostu płynniej, zdecydowanie lepiej ułożenie. Ten tak się składa, że w każdej rozmowie trochę mówimy o personaliach. Dzisiaj też od tego nie uciekniemy, ale dzisiaj po raz pierwszy o bramkarzach. Nie było Michała Majosa, był Artur Zawodnik, jego chyba czwarty czy piąty mecz, bo nie wiem, czy grał we wszystkich. Bez puszczonej bramki, dzisiaj z rywalem, który w tych sytuacji stworzył mało, ale gdy stwarzał, zachował czujność, dwie, trzy dobre interwencje. Chyba naprawdę rośnie fajny bramkarz wokół Michała Majosa. Wartościowy zmiennik i widać, że robi postępy, Artek. Dokładnie, już zauważyliśmy to jakiś czas temu, że w przeciągu ostatniego pół roku Artur zrobił duże, bardzo duże postępy. Jeszcze tak jak w czerwcu nawet odbywały się te mecze sparingowe i gdzieś tam dostawał te swoje szanse, to nie zawsze te mecze wychodziły tak jak powinny. Natomiast tutaj od zimy po ciężkim tym okresie przygotowawczym widać dużą różnicę na plus, widać, że nabył pewności, widać też dla mnie jako dla trenera, że te sytuacje, że gdy nie ma Michała, to nie ma problemu, żeby Artur go zastąpił z każdym przeciwnikiem, nieważne z kim wychodzimy, to widać, że stał się taką pełnoprawną częścią zespołu. Dzięki bardzo. Dzięki.